jest wielkie zadanie. Jak nie dopuścić do popełnienia błędów, które popełnili Niemcy, Francuzi i inne narody, które dopuściły do powstania swoistych get, takich miejsc, gdzie się skupiła ludność o innym pochodzeniu i żyje wyobcowana, to czasami daje o sobie znać w drugim, a nawet w trzecim pokoleniu. Najczęściej daje o sobie znać w sposób bardzo negatywny. To jest wielkie zadanie. I uważam, że gest w postaci, czy zapowiedź, deklaracja Kościoła, to nie tylko jest rzecz cenna, ale szalenie zobowiązująca, bo ona powinna ułatwić właśnie integrację tego rodzaju przybyszów zewnątrz w społeczeństwie polskim. Bo przecież o to chodzi, żeby właśnie get nie było. Jak może ich nie być? Oczywiście można sobie wyobrazić, że na tej zasadzie, że zbudujemy mury, które oddzielą nas od reszty świata. I to jest koncepcja pana Jarosława Kaczyńskiego. Ale jest inna droga, to znaczy działanie na ludzi, którzy się pojawiają w krajach europejskich, tak, aby chcieli się mieszać z innymi. Chcieli żyć życiem społeczeństwa miejscowego, a nie zachowywać swoje enklawy w pełni odizolowane od świata narodów europejskich. Tak się nie dopuszcza do tworzenia get. A jak już się dopuści, to potem zawsze się znajdą tacy, którzy będą chcieli te getta zwalczać, ale czyniąc krzywdę ludziom.